Proszę. Proszę. Dziękuję bardzo. Miło, miło, żeby było. I jutro, żeby pan mokry był. Nie. Aha, mokry. We wtorek mokry, Zdrowych świąt. Dziękuję bardzo. Również nawzajem. Zdrowych świąt. Zdrowych świąt. Dziękuję. Dobrej jazdy, panie kierowcy. Dziękuję, też bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego pani życzę. Jest pani kierowcą. Nie jedzie pan gdzieś w pobliżu Szampierek, nie? Nie, do Bytomia, do dworca. Ja. Do dworca jadę. No, no, bo to muszę dojechać. Dobrze, dobrze. Proszę bardzo. Wjeżdżamy na estakadę nad Rynkiem w Chorzowie. Estakada szpecąca. Estakada drogi krajowej nr 79. Usytuowana na samym rynku miasta Chorzów. Niestety, tak droga jest prowadzona, że biegnie przez całe centrum Chorzowa. Coś tu się popsuło. Jakieś zatrzymanie. Pesa stanęła. I dalej nie chce jechać. Chorzów Metalowców. Miejsce, w którym niedaleko stąd, kilkaset metrów stąd, mieści się fabryka Alstom Konstal Chorzów. Obecnie już chyba tylko się to nazywa Alstom. Kiedyś była to fabryka wszystkich tramwajów produkowanych w Polsce, wszystkich Konstali. Najpopularniejszego tramwaju w Polsce, który jeszcze do tego czasu jeździ. Obecnie powstają tutaj między innymi już jako Alstom wagony metra, na przykład dla Dubaju. Ja dzisiaj takim przewodnikiem troszeczkę jestem. Małe opóźnienie, ale na tej linii to jest w ogóle nieważne. Biały na niebieskim. Niebieskie litery na białym tle. Alstom dostawa. Czyli nie kłamałem. Troszeczkę wiatr jest, ciszymy, żeby było coś słychać, jak mówię.
nocy odjazd. Lewy wolny. Pana na którym przystanku obudzić? Pana usnął. Arki Bożka. Tylko dotąd dojeżdżają tramwaje, które jadą w kierunku Chorzowa, czyli 6 i 19. I tutaj trójkątują i zawracają w drugą stronę. Dalej remontowane jest to lodowisko w Bytomiu, dlatego nie ma przejazdu. Więc na dalszej części trasy tramwaje nie jeżdżą. Jeździ za tramwaj T19. Sytuacja trwa już od jesieni poprzedniego roku. T19 tramwaj się podszywa, tylko za tramwaj. Tak, ta unifikacja kierunków na wyświetlaczu. Co to za miasto, tramwaj? Dlaczego nie można było zaprogramować prawidłowo, że jedzie do Chorzów rynek? Coś mi tu skrzypi cały czas. Tak klamka odczuwa. Beton Arki Bożka. Jeszcze wypadało pobudzić się. Beton Arki Bożka. Zaprogramować wyświetlacze na taką okazjonalną, znaczy nie wyświetlacze, tylko zapowiedzi głosowe na taką okazjonalną linię. Szacun na jeden dzień. Fajnie, nowa jakość. Będziemy robić sobie kółeczko dookoła Bytomia, a następnie udamy się na piekary śląskie. Więc jeszcze zrobimy kółeczko do dworca w Bytomiu. I potem wrócimy do tego samego miejsca i pojedziemy na piekary. Teatr tańca Rozbark.
co robi? Węgla kamiennego. Wydobycie było bardzo rabunkowe i spowodowało to, że teraz niestety jest jak jest i te kamienice pękają. Uzupełnić elektrolity w rowerku. 20 km do pracy jednak troszeczkę wyzuża.
przejechałem to w słabym czasie, nie jestem zadowolony. 50 minut. Ale nie mam rowera, nie mam kolarki, czasowego rowerka, tylko taki cross zrobiony na trekking, który jeździ na różne wyprawy rowerowe. Najdalej chyba dojechałem do Austrii, także no niestety wszystko jeszcze przede mną. Założyłem rodzinę, więc czas na opiekę nad dziećmi, na zarabianie. Troszeczkę wyeliminował czas na hobby. Ale starałem się jeździć na rowerze co roku na jakąś wyprawę. Na dworcu, dobrze? Niestety. Obowiązują mnie przepisy. Kamery. Jak najbardziej. Myślałem, że pan prześpi przystanek. Tak się troszeczkę bałem o pana. Śpię czujnie. Po nocy, nie? I tak przysypiam. Rozumiem, rozumiem. Najwyżej by pan z piekła ze mną wrócił. Rozumiem. Stanowisko szóste. To będzie tutaj. Tylko te przyjazdy dzisiaj? Tak, tylko dzisiaj. Normalnie nigdy nie jeżdżę do piekar, w ogóle nie jeżdżę i nasza firma tam. Wszystkiego dobrego panu. Jadę na piekary na dworzec? Tak, jadę na piekary na dworzec. Biletów się nie kasuje. Nie? To jest bezpłatna linia. Dziękuję, zdrowych, spokojnych świąt. Wszystkiego dobrego. Idzie pan może przez Brzeziny? Nie, przez Brzeziny nie. Nie. Ale do piekar pan jedzie. Do piekar śląskich jadę. Dobrze.